miłość i Kościół to są dwie takie rzeczy, które nam się wydają z jednej strony bliskie, z drugiej odległe. Z jednej strony mówimy o tym, że Kościół katolicki, chrześcijaństwo to jest religia miłości i przykazanie miłości to najważniejsze przykazanie. A z drugiej strony mamy też nauczanie Kościoła, które jednak jest pełne ograniczeń, limitów, bardzo mocno tę stronę taką intymną naszego życia, relacje w dużej mierze ogranicza. No bo to jest tak, że Kościół po prostu ma wielki wpływ na to, jak my funkcjonujemy. Ten wpływ jakby realizuje się poprzez bardzo wiele kanałów. Ludzie, społeczeństwo nie zdają sobie sprawy nawet, jak wiele i decyzji naszych codziennych, jak często one są podyktowane albo sytuacją, albo działaniem Kościoła, które właśnie skutkuje tym, że ludzie dokonują pewnych wyborów, albo że nie mogą ich dokonać. No tutaj ten wpływ Kościoła oczywiście ma też wymiar polityczny. I tak naprawdę ten temat Kościoła dotyka czegoś, co dla mnie jest szczególnie ważne. To jest temat wolności społecznej i wolności jednostki. I jedyna rzecz, przed którą ja się buntuję, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania Kościoła w naszym kraju, to jest po prostu narzucanie społeczeństwu swojej wizji. I tutaj Kościół oczywiście pełni taką funkcję, rości sobie takie pretensje do pełnienia takiej funkcji depozytariusza, jakiejś po prostu optymalnej, najwyższej, prawda, moralności. Trochę nie do końca wiadomo, co to jest w wydaniu kościelnym, bo oczywiście jak czytamy o tym, jak to funkcjonuje, jak ta instytucja funkcjonuje, jak jest skonstruowana, jak są traktowani wewnątrz duchowni, no to widzimy, że jest to jedna wielka hipokryzja. Więc jakby te wszystkie hasła, które Kościół niesie na swoich sztandarach, są zdefraudowane, zdewaluowane, są puste. Wychodzimy w temacie od tego znanego serialu Ptaki ciernistych krzewów, który w latach 80. był absolutnie jakimś, miał fenomenalny odbiór w Polsce, właśnie przez to tabu, że tam była historia o księdzu i jego romansie, miłości z kobietą, ze świecką kobietą. Ta sprawa, to oczywiście wszyscy wtedy wiedzieli, że księża mają czasami romanse, że takie historie się zdarzają, ale jednocześnie to było coś, o czym nie wolno było mówić. To było coś, co było głęboko ukryte, coś, co nie istniało na pewno w kulturze, nie miało takiej reprezentacji jak w tym serialu i to wzbudzało jakiś taki ogromną ekscytację wśród widzów. Mamy zapiski, że ulice się wyludniały i my dzisiaj też sięgamy po takie historie miłosne, księży, zakonnic. Wiemy, że oni marzą o miłości, marzą o bliskości, marzą o relacjach. Przeprowadziliśmy z nimi wywiady, czytaliśmy o tym reportaże, relacje, dokumenty, wywiady. Istnieje cała sfera, która została, jest w Kościele zamknięta przez to, że istnieje tam celibat, poprzez to, że istnieje wiele zakazów, które no, nie pozwalają tym osobom wstępującym tam rozwijać swoją tę sferę miłosną. A jednocześnie to bardzo wpływa na to, jak my żyjemy. W związku z czym to, że ten spektakl zaczyna się z pewnej niezgody, to jest tylko pewien początek. Myśmy bardzo długo z Hubertem zastanawiali się, jak ten spektakl zrobić. I w pewnym momencie po prostu dotarło do nas, że najmocniejszą rzeczą, jaką można zrobić chyba obecnie w naszym wykonaniu, naszymi rękoma a propos tego tematu, no to właśnie jest otworzyć tę szafę z trupami, z tymi pragnieniami tych ludzi, którzy są uwięzieni w tym w systemie kościelnym, w tym myśleniu kościelnym, którzy nie mają prawa do tego, żeby mówić, myśleć i wyrażać to, co naprawdę myślą, to, co naprawdę czują, to, czego naprawdę potrzebują, to, czego pragną. I to dotyczy oczywiście duchownych, ludzi, którzy żyją w Kościele, w instytucji, są jakby częścią hierarchii tej instytucji, ale dotyczy to też wiernych. To nie jest spektakl krytyczny, to nie jest spektakl, który atakuje, to jest spektakl, który próbuje realizować marzenia. Jest bardzo czuły,
To spektakl, w którym pokazujemy, jak pomimo trudności, pomimo wszystkich ograniczeń, ludzie i tak w jakiś sposób znajdują drogę, żeby realizować swoje potrzeby, potrzebę bliskości, potrzebę relacji, taką najprostszą potrzebę miłości, jak pomimo wszystkich kościelnych ograniczeń, jednak ona w Kościele istnieje i o tym, że istnieje jakaś wielka, ukryta sfera wielkiej wielkich potrzeb, wielkich tęsknot, którą my tutaj na scenie w jakiś w małym aspekcie realizujemy. Myślę, że jest w tym spektaklu dużo jakiejś takiej właśnie czułości, takie wielkie marzenie o wypowiedzeniu czegoś, co było ukryte, a co dotyczy każdego z nas. To nie jest spektakl tylko dla księży i zakonnic albo dla ludzi zainteresowanych Kościołem. To jest chyba mimo wszystko uniwersalna historia o poszukiwaniu wolności, o poszukiwaniu takiego stanu w sobie, że możemy już mówić otwarcie o tym, czego tak naprawdę chcemy i zacząć sięgać po to. Bo tutaj jakby rzecz też nie polega na tym, żebyśmy my sobie ciągle powtarzali o tym, jak zdemoralizowaną i toksyczną i prawie że mafijną instytucją jest Kościół, bo my to wiemy. Powtarzanie w kółko danych, faktów, przepisów prawnych, cytatów z konkordatu, to jakby niczego nie zmienia. Społeczeństwo się zmienia i ludzie się zmieniają wtedy, kiedy dociera do nich, że mogą myśleć inaczej. Kościół jest taką instytucją, która utrzymuje nas w stanie niedojrzałości. Że księża bardzo młodo wchodząc w ten stan duchowny, nagle mają zablokowaną, wyłączoną seksualność, możliwość zakładania rodziny, możliwość tworzenia związków. I to doprowadza do tego, że trochę ta sfera psychoemocjonalna jest zablokowana, jest jakby odcięta i utrzymuje się ich, a później też wiernych w stanie jakiejś takiej niedojrzałości. I tak naprawdę ten gest właśnie stworzenia na scenie, w teatrze, przestrzeni, gdzie te marzenia mogą sobie wybrzmieć, gdzie my możemy dać tym postaciom, dać tym figurom, dać tym tożsamościom prawo do tego, żeby właśnie mogły wypowiedzieć to, czego pragną, żebyśmy my wszyscy mogli tego usłyszeć. Bo to jest właściwie jakaś taka najmocniejsza rzecz, którą my możemy zrobić. Myślę, że ten spektakl jest dla każdego, kto chciałby zastanowić się nad tym, jaką rolę pełni w jego życiu miłość, w jaki sposób mamy ją ponazywaną, kto dla nas ją zdefiniował, kto nam powiedział, czym ona jest, jak ona ma wyglądać, jak wyglądają nasze relacje, związki. I tym jest ten spektakl, to jest ostro tego spektaklu, że my po prostu otwieramy tę przestrzeń, która jest zakazana, ta przestrzeń tych marzeń, tych pragnień, pozwalamy jej wybrzmieć.